Wyspa Tajwan leży 130 km od Chin kontynentalnych i 110 km od Jonakuni, najbardziej wysuniętej na południe wyspy Japonii. Przed erą nowożytną Tajwan długo był na łasce Chin oraz Japonii. Następnie znalazł się na pierwszej linii konfliktów zimnowojennych. Portugalczycy zjawili się tu w XVI wieku. Urzeczeni urodą wyspy nazwali ją Formosa, piękna po portugalsku. Obecnie to suwerenne terytorium jest coraz mocniej zastraszane przez Chiny, które twierdzą, że Tajwan jest ich prowincją. Polityczny krajobraz świata gwałtownie się zmienia. Kraje demokratyczne niepokoi ekspansja autorytaryzmu. Tajwan znajduje się na pierwszej linii obrony demokracji. Przemówienie Tsai Ing-wen, pierwszej kobiety prezydent w Azji, poświęcone jest zagrożeniu, jakim dla Tajwanu są Chiny. Kraj ten nie jest uznawany ani za region, ani za państwo. Jest wykluczony z instancji międzynarodowych, takich jak ONZ czy Światowa Organizacja Zdrowia. Odizolowany dyplomatycznie Tajwan wymyślił wiele sposobów na samodzielną egzystencję. Od czasu objęcia urzędu przez Tsai Ing-wen rząd rozwija cyfrową demokrację przy wsparciu nowoczesnej młodzieży i większości obywateli. Nazywam się Audrey Tang. Kieruję Ministerstwem Cyfryzacji. Nie pracuję dla rządu, ale z nim. Nie pracuję dla ludzi, lecz z nimi. Podczas kryzysu związanego z koronawirusem cały świat odkrył nowy sposób uprawiania polityki. Obywatele w pełni poparli partycypacyjną politykę zdrowotną rządu. W efekcie pandemia była pod kontrolą. Tajwańska cyfrowa demokracja. Archipelag tajwański zajmuje wyjątkowe miejsce na Morzu Chińskim i Oceanie Spokojnym. Jest jednak tylko kropką na mapie, ziarnkiem ryżu w morzu. Cieśnina oddzielająca Tajwan od Chińskiej Republiki Ludowej jest kluczowym szlakiem dostaw surowców, gazu i ropy naftowej z Bliskiego Wschodu. Jest to również miejsce kumulacji napięcia geostrategicznego. Chiny regularnie prężą tu swoje militarne muskuły. Skąd te prowokacje? Jest wiele powodów, dla których Tajwan zajmuje ważne miejsce w polityce Chińskiej Republiki Ludowej. Nie jest skłonna do ustępstw. Tajwan jest demokracją. Tajwańczycy sami o wszystkim decydują, głosują. Rząd zmienia się regularnie. Władzę sprawuje Kuomintang, od dawna mniej lub bardziej przychylny Pekinowi, ale jednak bardzo ostrożny. Albo ruch niepodległościowy, równie ostrożny, ale odrzucający dyktat Chińskiej Republiki Ludowej w kwestii statusu Tajwanu. Dla chińskiego reżimu Tajwan jest sporym wyzwaniem. Pekin lansuje tezę, że wartości uniwersalne nie istnieją, tak jak i wartości demokratyczne.
Wszystko to jest koncepcją zachodnią. Natomiast Tajwan pokazuje, że Chińczycy i chińska kultura mogą doskonale funkcjonować w systemie demokratycznym. Co ciekawe, Tajwan jest dziś jedną z najbardziej dynamicznych i żywych demokracji w Azji. Tajwan obrał drogę demokracji, kierunek przeciwny do autorytarnej polityki Pekinu. Jednak zarówno w Chińskiej Republice Ludowej, jak i w Republice Chińskiej instrumenty cyfrowe są wykorzystywane w sferze publiczno-politycznej. Ale sposób ich użycia jest odwrotny. Pandemia ujawniła te różnice. Chiny narzucają, kontrolują i dezinformują. Tajwan zaś stawia na demokrację cyfrową, integracyjną i transparentną. Minister zdrowia stale gra kartą przejrzystości. Codziennie o godzinie 14 organizuje konferencję prasową transmitowaną na żywo. Mówi się o nim człowiek z godziny drugiej. Dziennikarze i mieszkańcy słuchają go regularnie. Zeszłoroczne doświadczenia nauczyły nas, że aby zablokować wirusa, potrzebne są surowe i bardzo częste kontrole. Ale ludzie szybko się męczą środkami zapobiegawczymi. Musimy znaleźć równowagę między presją kontroli a zmęczeniem. W szczytowym momencie pandemii konferencje trwały nawet ponad 4 godziny. Przejrzystość i cierpliwość ministra oraz jego zespołów są podstawą zaufania obywateli. Wzajemnego zaufania. Każdego dnia dziennikarze zadają wiele pytań. Udzielenie satysfakcjonującej odpowiedzi jest oczywiście wyczerpującym zadaniem. Ale ta wymiana ma dwie korzyści. Pomaga nam zrozumieć oczekiwania społeczeństwa oraz zastanowić się nad rozwiązaniami. Rząd Tajwanu otwarcie komunikuje dane i zachęca społeczeństwo obywatelskie do udziału w wypracowywaniu rozwiązań. W przeciwieństwie do rządu chińskiego, Tajwan wsłuchuje się w głosy swoich obywateli i polega na ekspertach informatycznych, etycznych hakerach, którzy są tu znani jako hakerzy obywatelscy. Jedną z nich jest Audrey Tang. Jest pierwszą na świecie osobą transseksualną mianowaną ministrem. Jako dziecko sama uczyła się internetu i dołączyła do wirtualnego świata. Typowe państwo nakazowe słabo radzi sobie z wykrywaniem własnych innowacji wprowadzanych i stosowanych przez obywateli. Dotyczą one sfery społecznościowej, ale i politycznej. Na Tajwanie widzimy to doskonale, na przykładzie obecnie powszechnego stosowania kodów QR i korzystania z SMS-ów. Chodzi o sposób ich używania oraz częstotliwość. Nowe zastosowania zostały wymyślone przez obywateli, przez informatyków, czasem pracujących na zasadzie wolontariatu. Obywatele Tajwanu są świadomi, że ich zasady demokratyczne są bastionem przeciwko rządowi pekińskiemu i popierają wszelkie działania, które mogą poprawić wspólne dziedzictwo. Kody QR rejestrują ruchy wszystkich osób, każdą czynność wykonywaną na telefonie.
W innych krajach ochrona danych sprawia, że ludzie są bardziej nieufni i nie są gotowi do wejścia w takie gry, jakie my prowadzimy. Państwo może wykazać się autorytaryzmem i narzucić ograniczenia administracyjne. Na całym świecie ludzie szukają innowacji i transparentności w procesie demokratycznym. Nasze wyniki są bardzo przejrzyste, podobnie jak wszystkie środki i metody, które stosujemy. A to jest podstawową gwarancją zachowania współdzielonych wartości. Chcąc zrozumieć, jak ukształtowała się ta młoda demokracja, trzeba sięgnąć do historii ziarnka ryżu w morzu. Jest to wyspa, której rdzenna ludność należy do kilku grup etnicznych z rodziny austronezyjskiej. Z kontynentu azjatyckiego skolonizowały one znaczną część wysp świata. Grupy te żyły sobie na swojej wyspie, nie utrzymując kontaktów z kontynentem i archipelagiem japońskim aż do XVII wieku. Wtedy los Tajwanu zaczął się zmieniać. Pojawili się Japończycy i Chińczycy. W obu przypadkach nie były to obecności zorganizowane, raczej pojedyncze jednostki. W XVII i XVIII wieku na wyspie nie istniała jedna władza centralna. Różne plemiona miały własne systemy. Wybrzeże wykorzystywano do handlu morskiego, wówczas w pełnym rozkwicie. W tym samym okresie Chiny i Japonia dobrowolnie zamknęły się, by przeciwdziałać próbom kolonizacji ze strony mocarstw zachodnich. Wojny opiumowe położyły kres temu izolacjonizmowi. Wyłom powstał w 1840 roku w Hongkongu. Armia brytyjska pokonała Chiny, a kupcy zachodni pozakładali kantory handlowe na wybrzeżu kontynentalnym. W roku 1895 Cesarstwo Chińskie, do którego należał Tajwan, wszczęło konflikt z imperialistyczną Japonią. Przedmiotem sporu była kontrola nad Półwyspem Koreańskim. Japonia wyszła z niego zwycięsko, a Chiny oddały jej Tajwan. Cesarstwo Japonii okupowało wyspę przez 50 lat. Na przełomie XIX i XX wieku w Chinach kontynentalnych pojawił się polityk, który stał się wcieleniem nowoczesnych i demokratycznych Chin. Nazywał się Sun Yat-sen. W 1911 ten rewolucjonista położył kres systemowi feudalnemu, którego symbolem był Aixin Jiaropui, ostatni cesarz z dynastii Qing, rządzącej Chinami przez 300 lat. Sun Yat-sen był pierwszym przewodniczącym Kuomintangu, Chińskiej Partii Republikańskiej. Przewodniczył jej tylko 3 miesiące, ale jego demokratyczne idee są wciąż żywe. Sun Yat-sen jest czczony zarówno na Tajwanie, jako ojciec założyciel Republiki Chińskiej, jak i w Chińskiej Republice Ludowej, jako pionier rewolucji. Należy do tożsamości kulturowej i politycznej po obu stronach cieśniny. Memoriał Sun Yat-sena w Tajpej jest popularny wśród turystów z Chin kontynentalnych. Oglądają zmianę warty. W latach 30. XX wieku skolonizowana wyspa szybko się japonizowała.
stała się przyczółkiem ekspansjonizmu Imperium Wschodzącego Słońca w kierunku Azji Południowo-Wschodniej. Japonia rozwijała szlaki komunikacyjne, rolnictwo i przemysł. W roku 1945 Japonia skapitulowała. Musiała oddać Tajwan Chinom, którymi rządził Kuomintang z Chiang Kai-shekiem. Jednak komunistyczna partia Chin Mao Tse-tunga, wspierana przez Związek Radziecki, stawiła opór nacjonalistycznym siłom Chiang Kai-sheka, wspomaganym przez Stany Zjednoczone. W Chinach wybuchła wojna domowa. Chiang Kai-shek przegrał i musiał opuścić kontynent. W 1949 udał się na wygnanie na Tajwan, a za nim milion Chińczyków lojalnych wobec Kuomintangu. Na początku Tajwańczycy byli zadowoleni, że pozbyli się japońskich psów, jak mówili. Entuzjastycznie witali republikę. Lecz nastroje te zgasły, a po nich pojawiła się trauma w wyniku straszliwych represji po wydarzeniach z 27 i 28 lutego 1947 roku. Doszło do masakry. Tajwańczycy najpierw cieszyli się z odejścia japońskich psów, a potem stwierdzili, że mają chińskie świnie. Dwudziestego ósmego lutego 1947 roku pewien incydent spowodował, że ludzie zgromadzili się przed ratuszem w Tajpej. Brutalne aresztowanie sprzedawczyni papierosów było iskrą, która rozniecała bunt przeciwko okrucieństwu chińskich przybyszów. Policja Kuomintangu strzelała do tłumu, aby go rozproszyć. Represje były krwawe. Aresztowania, tortury, egzekucje bez wyroku, więzienie. Stan wyjątkowy wprowadzono w 1947 roku, ale zniesiono dopiero po 40 latach. Pan Jan był świadkiem tych wydarzeń. 40 lat dyktatury zwanej Białym Terrorem to okres tragiczny, trudny dla Tajwańczyków. W mojej rodzinie było wiele ofiar. Dowiedzieliśmy się o tym dopiero w 1989 roku. Ojciec ukończył uniwersytet, był lekarzem. Dziadek również był doktorem. Mój ojciec był aż trzykrotnie aresztowany. Najpierw przez policję państwową, potem przez dowódcę garnizonu i w końcu przez żandarmerię wojskową. W tym czasie mój dziadek zniknął na całe 2 miesiące. Był w więzieniu, w celi. Dla mojego wujka skończyło się gorzej. Był młodym nauczycielem. Miał silny charakter. Był bardzo bezpośredni. Pewnego dnia tamci wrzucili go do rzeki i utonął. Istniał plan, by doprowadzić do zniszczenia tajwańską elitę. Ofiarami stali się trzej członkowie mojej rodziny. Gdy nastał Kuomintang, zorientowaliśmy się, że byli zacofani. Szczególnie w porównaniu z Japończykami. Tajwan to Tajwan, Chiny to Chiny. W umysłach Tajwańczyków są to dwie różne kultury. Ale zaakceptowaliśmy ten rząd z Chin.
Pod koniec wojny Chiang Kai-shek został przedstawicielem obu Chin w Organizacji Narodów Zjednoczonych. Republika Chińska miała stabilną pozycję w społeczności międzynarodowej. Była stałym członkiem Rady Bezpieczeństwa. Na wyspie jedyna partia Kuomintang stosowała żelazną politykę kolonializmu. Jej cechy to dominacja kultury Chin kontynentalnych, zniesienie praw, cenzura prasy, pisanie historii na nowo. W 1949, kiedy Chiang Kai-shek przybył na Tajwan po porażce z Mao, miał skłonność do wzmacniania tego, co uważał za chińskość Tajwanu. Wbrew faktom historycznym, socjologicznym, z uporem twierdził, że Tajwan jest wyspą chińską. Natomiast tożsamość Tajwanu jest oczywiście bardziej złożona. W roku 1971, po kolonizacji japońskiej i po autorytarnych rządach chińskich nacjonalistów, Tajwan musiał zmierzyć się z nową tragedią. Pewne wydarzenie zmieniło krajobraz polityczny i dyplomatyczny. Prezydent Nixon i sekretarz stanu Kissinger postanowili potajemnie doprowadzić do pojednania Stanów Zjednoczonych z Chinami Mao. Ale władze komunistyczne postawiły warunek – uznanie istnienia jednych Chin. Zasada jednych Chin była i jest obsesyjnie wieszczona przez kraj kontynentalny. Wkrótce potem Tajwan wykluczono z Rady Bezpieczeństwa ONZ, a jego miejsce zajęły triumfujące Chiny Ludowe. Kiedy Stany Zjednoczone zniosły swoje weto, w efekcie czego to Chińska Republika Ludowa reprezentowała Chiny w ONZ, a nie Tajwan, myślano, że Tajpej zachowa miejsce jak każdy inny kraj. Były dwa Wietnamy, dwie delegacje niemieckie. Chiang Kai-shek był wściekły na amerykańską zdradę i odrzucił taką możliwość. Tak więc przedstawicielem Chin w ONZ została sama Chińska Republika Ludowa. Wówczas Mao nie miał możliwości sprzeciwienia się rozwiązaniu z dwiema reprezentacjami. Niestety nie doszło do tego. W efekcie Tajwan jest szczególnym przypadkiem, który nie ma oficjalnej reprezentacji w ONZ, choć jest bardzo aktywny. Dopóki kot łapie myszy, nie ma znaczenia, czy jest czarny, czy biały. Tak pod koniec lat 70. myślał Deng Xiaoping, następca Mao. To on wprowadził komunistyczną partię Chin na drogę liberalizacji gospodarczej. W tym czasie następowała szybka industrializacja Tajwanu. Wraz z Koreą Południową, Hongkongiem i Singapurem stał się jednym z czterech azjatyckich tygrysów o niezwykłym wzroście gospodarczym. Począwszy od lat 90. XX wieku, społeczeństwa chińskie po obu stronach cieśniny podążały odmiennymi drogami politycznymi, mając jednocześnie wspólne interesy gospodarcze. Rozwój Chin, reformy gospodarcze, chiński cud gospodarczy. Spójrzmy prawdzie w oczy.
W dużej mierze zawdzięczają to inwestycjom z zagranicy, w szczególności tym tajwańskim. To Tajwan, raczej tajwańskie firmy, które przeniosły się do Chin Ludowych, inwestując w nich, przyczyniły się w znacznym stopniu do wzrostu gospodarczego. Bez Tajwanu nie byłoby chińskiego cudu gospodarczego. Czy ta wysoka współzależność gospodarcza Tajwanu i komunistycznych Chin nie groziła osłabieniem politycznej przyszłości Kuomintangu? Wszystko rozegrało się za kadencji Ma Ying-jeoua, prezydenta Tajwanu w latach 2008-2016. Podczas drugiej kadencji zawarł umowy o współpracy, które wzmocniły gospodarczą pozycję Chin Ludowych na Tajwanie. Demokratyczna Partia Postępowa była temu przeciwna i domagała się przejrzystości rozmów. Tajwańczycy, a przede wszystkim studenci, przyglądali się temu z dużą nieufnością. Od roku 2008 Tajwanem rządził członek Chińskiej Partii Narodowej, Ma Ying-jeou. Nie rozumiał, że jego działania były skazane na porażkę. Jego rówieśnicy i starsze pokolenie doskonale rozumieli, że negocjując z komunistami, zwłaszcza chińskimi, zawsze się przegrywa. Jednak Ma Ying-jeou łudził się. Twierdził, że to leży w interesie geopolitycznym Tajwanu. Chiny będą się rozwijać, a zamiast dać się im pożreć żywcem, lepiej stanąć po ich stronie. To dałoby Tajwanowi dobrą pozycję negocjacyjną. Jako geopolityk uważam tę kalkulację za błędną i naiwną. Komuniści nie zamierzali negocjować. Robili to dla zyskania na czasie. W marcu 2014 roku już od roku tlił się spór między parlamentarzystami konserwatywnymi i postępowymi w kwestii nieprzejrzystych, niekorzystnych umów. Siedemnastego marca, w przeddzień podpisania umów bez konsultacji i debaty publicznej, społeczeństwo obywatelskie było gotowe. Chciało, by jego głos został usłyszany. Wang Jingping był deputowanym Kuomintangu i przewodniczącym Izby Ustawodawczej. Przywódca Kuomintangu ogłosił, że tekst będzie przedmiotem jedynie informacji rządowej. A gdy sesja parlamentarna dobiegła końca, tekst został przyjęty bez dyskusji. Wywołało to powszechne niezadowolenie. Wieczorem 18 marca do opozycyjnych parlamentarzystów dołączyła ludność. Zrodziła się z tego wielka demonstracja. Protestom przewodzili studenci. W efekcie rewolucja słoneczników spowodowała zwrot w tajwańskiej polityce. Spośród działaczy ruchu wyróżniało się kilka postaci, w tym młody student politologii Lin Fei-fan. O godzinie 21 pierwsza grupa studentów sforsowała wejście do parlamentu. O 21.05 druga grupa próbowała wejść inną bramą, żeby odwrócić uwagę policji. Strategia okazała się skuteczna, bo w budynku było niewielu policjantów. Studenci wdarli się kilkoma wejściami i policja znalazła się w mniejszości. Wewnątrz trochę się zagubiliśmy. Nie dysponując żadnym planem, schematem budynku, nie mieliśmy pojęcia, jak parlament wygląda w środku. Gdzie są wyłączniki światła? Jak włączyć klimatyzację? Sytuacja była niezwykle organiczna. Każdy miał własną metodę. Każdy też dysponował telefonem komórkowym, filmował i transmitował na żywo w internecie. Dzięki mediom cyfrowym wiele osób do nas dołączyło.
Okupacja parlamentu przez studentów pokazała wszystkim obywatelom siłę sprzeciwu wobec umów handlowych. Im dłużej trwała, tym bardziej debata polityczna otwierała się na społeczeństwo. Udział obywateli w ruchu rósł, szczególnie w internecie. Ważnym elementem tej debaty była nowa platforma prowadzona przez Audrey Tang i hakerów obywatelskich, nazwana GovZero, otwarty rząd. Cao Chia Liang należy do pierwszej generacji zaangażowanych ekspertów komputerowych. W czasie rewolucji słoneczników on i inni informatycy kopiowali warunki umów handlowych i umieszczali je w internecie, otwierając debatę na ich temat. Rozpoczęliśmy projekt 6 miesięcy przed rewolucją słoneczników. Chcieliśmy udostępnić społeczeństwu nowe, nowatorskie narzędzia cyfrowe, by ludzie mogli zrozumieć treść umowy z Chinami. W tym czasie rząd prezentował swoją kampanię ożywienia gospodarczego i głosił takie tezy. Ludzie są idiotami, nie muszą wiedzieć, co robimy, bo i po co. Zostawcie to nam. Ich pierwszym działaniem było tłumaczenie konsekwencji tych umów dla firm, czego rząd nie badał. W tamtych dniach, jeśli eksperci od oprogramowania chcieli uczestniczyć w ruchu, korzystali z interfejsu GovZero. Cao Chia Liang otworzył platformę GovZero w 2012 roku. Audrey Tang ją znalazła i regularnie w niej uczestniczyła. Podczas słoneczników interfejs był w coraz większym stopniu wykorzystywany. Liczba wejść stale rosła. Dzięki technologii cyfrowej odwracamy sytuację. Oprócz możliwości wysłuchania szerokiego spektrum opinii, ludzie mogą ze sobą dyskutować, znajdować wspólne wartości i dzielić się swoją kreatywnością. Demokracja cyfrowa bardzo różni się od demokracji analogowej. W 2014 roku Hia Hung była studentką. Wrzenie ulicy i sieci społecznościowych rozbudziły w niej świadomość polityczną. Kto może się włączyć? Co powiedzieć? Jeśli coś jest nie w porządku lub nieprawdziwe, powinniśmy móc o tym dyskutować. Podczas rewolucji słoneczników i przed nią było wiele debat publicznych, społecznościowych, ale zawsze otwartych. Młodzi szczególnie sobie cenią taki sposób działania. Aktywiści rewolucji słoneczników okupowali parlament przez 3 tygodnie w sposób pokojowy i odpowiedzialny. Wspierał ich tłum, który wyszedł na ulicę wokół parlamentu. Był niczym bastion, siła żądająca negocjacji. Ciekawe, że rodzice przyszli ze swoimi dziećmi, aby wyjaśnić im, dlaczego niektórzy z nich nie wrócili do domów również na noc. To dobry przykład demokracji w działaniu. Nie przypuszczaliśmy, że tak łatwo wejdziemy do środka, ani że ludzie tak licznie do nas dołączą. 30 marca w demonstracji uczestniczyło 500 000 osób. Nasze dotychczasowe doświadczenia w zakresie mobilizacji nie pozwalały tego przewidzieć.
Mieliśmy silne poczucie, że zmieniamy sposób uczestnictwa w życiu publicznym, że rodzi się społeczeństwo obywatelskie. Dziesiątego kwietnia 2014 roku, pod naciskiem protestujących, plan zbliżenia gospodarczego między komunistycznymi Chinami a Kuomintangiem został zawieszony. Dwa lata później ta porażka Kuomintangu znalazła odzwierciedlenie przy urnach wyborczych. Liderka Demokratycznej Partii Postępowej, Tsai Ing-wen, została wybrana pierwszą kobietą, która objęła urząd prezydenta Republiki Chińskiej na Tajwanie. Nasze działania spowodowały dotkliwą porażkę Kuomintangu w wyborach w roku 2016. Partia ta otrzymała tylko 35 mandatów i po raz pierwszy straciła większość. Konsekwencje były bardzo poważne. Wprowadzono przepisy uznające nieposłuszeństwo obywatelskie. Nigdy wcześniej nie zdarzyło się to w historii sądownictwa na Tajwanie. Nie jestem pewien, czy zdarzyłoby się to gdziekolwiek indziej. Teraz wiemy, że możemy powiedzieć rządowi nie. Tego tak nie wolno robić. Dla młodych ludzi to coś nowego. Rewolucja słoneczników na Tajwanie pokazała naszą siłę. Sami ją poznaliśmy. To my, naród, jesteśmy prawdziwą władzą. Do końca kadencji Ma Ying-jeoua obie strony nie wznowiły negocjacji. Nie stało się tak również za prezydentury Tsai Ing-wen. Oznacza to, że ta garstka studentów, na początku było ich kilkudziesięciu, zdołała zmusić do ugięcia się nie tylko rząd Tajwanu, ale przede wszystkim Chiny. Te Chiny, które miażdżą Hongkong, które tworzą obozy koncentracyjne dla Ujgurów. Chiny, które wypleniły kulturę Mandżurów. I to samo robią z tybetańską. Udało im się zatrzymać proces negocjacji, w którym Tajwan stopniowo tracił suwerenność. Laboratorium Inicjatyw Społecznych jest emanacją rewolucji słoneczników. Zainicjowała je Audrey Tang. W 2016 roku mianowana ministrem do spraw cyfryzacji. Jest to miejsce, w którym rozwijane są twórczo technologie cyfrowe. Spotykają się tu młodzi informatycy oraz inne osoby, ochotnicy, żeby znaleźć innowacyjne rozwiązania problemów społecznych i środowiskowych. Jestem Chang Chang z Laboratorium Inicjatyw Społecznych. Dzisiejszy gość jest specjalistą od interfejsów użytkownika. Zuo Qiyuan jest przez nas nazywany mistrzem Zuo. Zaproponował on na rządowej platformie aplikację Deklaracja Podatkowa, lecz zmodyfikowaną przy udziale organów podatkowych. Chodzi o to, by była bardziej wydajna i przyjazna dla użytkownika. Uczestniczyłem w konferencji Audrey Tang. Przedstawiła rozwiązania, które rząd mógłby wdrożyć, gdyby 3000 osób zagłosowało na nie. Pomyślałem, że zgłoszę swoje pomysły. Mistrz Zuo uczestniczy w projektowaniu platformy GovZero. Jego celem jest sprawienie, by interfejsy były bardziej przyjazne i przejrzyste. Na Tajwanie strony urzędów są nieczytelne, zbyt ciężkie.
Użytkownik spędza za dużo czasu na czytaniu wszystkiego. Zaproponowaliśmy uproszczenia. Strona musi być prosta i czytelna. Przemawiać do użytkownika. Istnieje kilka społeczności projektantów, którzy nieustannie szukają sposobów zwiększenia efektywności. Chcą poprawić sytuację użytkownika i wykorzystują swoje umiejętności w praktyce. Na Tajwanie liczne zespoły pracują nad upraszczaniem przekazu informatycznego. Niektóre z nich zajęły się skomplikowanymi rządowymi dokumentami budżetowymi, przedstawiając je w postaci przejrzystych stron graficznych. Informatycy pracują z oprogramowaniem open source. Dostosowują grafikę do możliwości interpretacyjnych ogółu społeczeństwa, stosując zabawne zestawienia i porównania. Na przykład budżet obronny można odczytać jako średnią cenę obiadu, a budżet edukacyjny jako liter mleka. Rewolucja słoneczników pobudziła szukanie demokratycznych innowacji, ale specyficznie tajwańskich. Dotyczą technologii cyfrowych. Na Tajwanie jest wielu młodych przedsiębiorców internetowych i to nie tylko w stolicy Tajpej. W Tainan, na południu wyspy, Howard Wu stworzył pracownię, by umożliwić wymianę między początkującymi i doświadczonymi programistami. Przekazuje im swoją wiedzę zdobytą na początku pandemii. Howard Wu wymyślił wówczas aplikację do wyszukiwania maseczek, gdy ich niedobór wywołał niepokój wśród ludności. Jego interfejs zapewnia w czasie rzeczywistym informacje o dostępności maseczek w aptekach. Audrey Tang zobaczyła pierwszą wersję mojego programu. Uznała, że to dobry pomysł i pomogła udostępnić dane społeczeństwu. Aplikacja okazała się sukcesem. Pierwszego dnia strona miała 840 tysięcy wejść, a w ciągu pierwszych dwóch miesięcy 17 milionów. Dla mnie demokracja istnieje wtedy, gdy rząd rozwiązuje problemy obywateli. Nie ma znaczenia, czy są one małe czy duże. Władze muszą zapewnić rozwiązanie. Mając więcej narzędzi, można uzyskać dokładniejsze informacje i tym samym polepszyć samorządność oraz jakość demokracji. W czasie kryzysu zdrowotnego wszyscy trzymaliśmy dystans społeczny. Dobrym przykładem pozytywnych działań jest interaktywna mapa Howarda Wu, którą zainteresował się koreański haker. Każdy z nich mówi tylko w swoim języku, ale porozumiewają się, bo używają języka JavaScript. Program opracowany w Tainan może być z powodzeniem zastosowany w Korei. Ale okazało się, że to nie klasyczna dyplomacja, lecz wspólne poczucie pilności sprawy, epidemia oraz zbieżność wyznawanych wartości umożliwiły stworzenie nowego systemu, w którym każdy może uczestniczyć i rozwijać go wedle potrzeb. Moja praca nie polega na nadzorowaniu użytecznych aplikacji. Chodzi o pomaganie w tym, by społeczeństwo zrozumiało zalety demokracji. Demokracja jest systemem twórczym i każdy może wnieść swój wkład. W dniu, w którym wszyscy urzędnicy uznają, że takie myślenie jest naturalne, kiedy każdy obywatel również to zrozumie, moja misja zostanie wypełniona.
Zaledwie 2 lata po wyborze Tsai Ing-wen Tajwan przyjął szereg postępowych ustaw. W roku 2018 wprowadzono zasadę organizowania referendum z inicjatywy społeczeństwa. Ustawa może zostać przedłożona parlamentowi, jeśli zażąda tego 200 tysięcy wyborców. W 2019 Tajwan stał się pierwszym krajem azjatyckim, który zalegalizował małżeństwa osób tej samej płci. W 2020 system wdrożony w partiach politycznych zwiększył liczbę kobiet parlamentarzystów do 42%. Jedną z nich jest Kolasa Jotaka, obecna rzeczniczka prezydenta. Jako parlamentarzystka przedłożyła... Zachowanie tożsamości zaczyna się od języka. Audrey Tang już w 2016 roku, korzystając z platformy GovZero, pracowała nad słownikiem mandaryńsko-tajwańskim. Komisja parlamentarna podjęła się zadania włączenia go do nowej ustawy. Języki rdzennej ludności nazwano językami narodowymi i postanowiono, że staną się one językami urzędowymi w administracji. Komisja parlamentu umieściła w internecie słowniki dla 16 języków macierzystych. Teleinformatyka łączy urządzenia, a technologia cyfrowa łączy ludzi. Nawiązuję do obietnicy z kampanii wyborczej pani prezydent Tsai Ing-wen, mówiącej o przepustowości sieci jako prawie człowieka. Oznacza to nie tylko możliwość dostępu do internetu, ale również komunikacji ponad granicami. Dzięki sieci internetowej rząd Tajwanu chce zaistnieć w oczach świata. 30 sierpnia 2021 roku został uruchomiony kanał internetowy Tajwan Plus. Pierwszy dziennik internetowy otwiera informacje o kolejnych próbach zastraszenia przez chińskie lotnictwo. Kolejny raz naruszyło tajwańską przestrzeń powietrzną. Dzień dobry, jestem Betty Chen. Ministerstwo Obrony Tajwanu informuje o największym naruszeniu przestrzeni powietrznej w ciągu jednego dnia. Celem jest przyciągnięcie zagranicznych odbiorców. Nadajemy po angielsku 24 godziny na dobę. Zwracamy się do społeczności międzynarodowej. Kanał startuje w dobrym momencie, kiedy Tajwan osiągnął wysoki poziom demokracji. Musi przemawiać do całego świata. Obecnie jest to dla Tajwanu, dla nas, absolutna konieczność informacyjna. Wola przyłączenia się do Chin w ich obecnym kształcie, czyli z ich aktualnym systemem politycznym, jest zdecydowanie zjawiskiem mniejszościowym. Chęć ogłoszenia niepodległości jest również w zdecydowanej mniejszości, bo Tajwańczycy nie chcą podejmować ryzyka otwartego konfliktu z Pekinem, co groziłoby wojną. Większość ludności Tajwanu opowiada się za pewną formą status quo, ale zapewniając sobie ochronę. Czyli mając gwarancję wielkich demokracji i Stanów Zjednoczonych. Oczywiście w razie, gdyby Chiny rozpoczęły działania militarne dla przyłączenia Tajwanu. Alumi al anini
Uważam, że rząd Chin Ludowych może wszcząć atak na Tajwan tylko pod dwoma warunkami. Pierwszym jest pewność, że wygra. Drugi warunek, wymuszający takie działanie, to zamiar ogłoszenia niepodległości Tajwanu. Tajwan jest niepodległy, ale chodzi o zmianę systemu, utworzenie Republiki Tajwanu czy Formozy. Taka sytuacja zmusiłaby partię komunistyczną do wszczęcia działań militarnych, nawet nie mając pewności zwycięstwa. Moim zdaniem Chiny nie rozpoczną tej przygody, nie mając pewności wyniku. Dlaczego? Bo jeśli stracą Tajwan, to będzie to początek końca reżimu komunistycznego w Chinach. A oni tego nie zaakceptują. Ponieważ mam możliwość zabrania głosu przed międzynarodową publicznością o agresji Chin na Tajwan, która jest nie tylko zagrożeniem militarnym, ale także dyplomatycznym, jako rzecznik pani prezydent chcę powiedzieć, że świat powinien interesować się Tajwanem bez żadnych obaw. Jeśli dzielimy te same wartości, demokrację, wolność, prawa człowieka, to miejcie świadomość, że Tajwan jest bezpiecznym partnerem, z którym można wspólnie się rozwijać. Tajwan zawsze miał świadomość bycia małym krajem. Ale kto powiedział, że jesteśmy mali? Czy my? Czy to Kuomintang wciskał nam to do głowy? Od lat zadaję sobie to pytanie. Czy Tajwan jest naprawdę mały? Wersja polska.